Proszę Państwa, druk numer 430, jest to projekt autorstwa zarządu. Paragraf 1. Wnioskuje się utrzymanie planowanego obszaru objętego płatnym parkowaniem zgodnego z podjętą wcześniej uchwałą. To była uchwała 277 z 2012 roku Rady Dzielnicy 7. Przepraszam, czy Filip, ale chciałbym przeczytać. Wnioskuje się utrzymanie planowanego obszaru objętego płatnym parkowaniem zgodnego z podjętą wcześniej uchwałą w 2012 roku Rady Dzielnicy 7 z dnia, i tu macie Państwo dokładny dzień, obejmującego całe półwsie Zwierzynieckie, to znaczy obszaru pomiędzy ulicami Kościuszki, Krasińskiego, Fosza, Królowej Jadwigi. Paragraf 2. Wnosi się do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie działań tworzących stały mechanizm oraz procedury, w wyniku których środki finansowe pozyskane z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania zostaną skierowane wyłącznie na tworzenie systemu Park and Ride oraz budowę parkingu w centrum miasta. Uzasadnienie. Odsuwanie w czasie decyzji o rozszerzeniu programu stref płatnego parkowania, a co za tym idzie przyspieszeniu budowy kolejnych parkingów, jest sprzeczne z oczekiwaniami mieszkańców Krakowa. Rozszerzenie strefy płatnego parkowania zaproponowane w projekcie uchwały Pana Prezydenta, czyli jedynie o fragment półwsia Zwierzynieckiego, rażąco pogorszy warunki życia pozostałych mieszkańców tego obszaru. Jest to bowiem obszar mocno zurbanizowany o charakterze zabudowy śródmiejskiej, a na jego terenie dodatkowo znajduje się wiele budynków użyteczności publicznej. 6 placówek oświatowych, duża przychodnia zdrowia, budynki biurowe, w tym Urzędu Miasta Krakowa, Miasto Projekt, jak również Plac Targowy i Stadion MKS Krakowie. Podjęcie decyzji o skierowaniu pieniędzy pozyskanych z opłat w strefach na rozwój sieci parkingów będzie wyraźnym sygnałem dla mieszkańców, że podnoszenie tych opłat jest celowe, a zarazem perspektywa przedsięwzięć ma ściśle określony czas realizacji. Dodatkowo, a może nawet przede wszystkim, dzięki planowej polityce parkowania pojazdów na terenie miasta podniesiemy jakość przestrzeni publicznej, tak? Przepraszam, coś mi się pomieszało. Uporządkujemy sposób parkowania, czyli zapobiegniemy nieustającej degradacji skwerów i trawników, co powoduje również wielkie oszczędności finansowe. Podniesiemy bezpieczeństwo pieszych poprzez eliminację źle zaparkowanych samochodów. Również zgodnie z najnowszymi badaniami, ograniczając ilość wjeżdżających pojazdów do centrum miasta, wpłyniemy na redukcję zanieczyszczeń. Uwzględniając powyższe argumenty, Rada Dzielnicy 7 Zwierzyniec prosi Pana Prezydenta Miasta Krakowa o rozszerzenie stref płatnego parkowania w sposób, który znacząco poprawi jakość życia mieszkańców i pokaże prawdziwą politykę miasta w tym zakresie. Szanowni Państwo, projekt uchwały zarządu bierze się stąd, że troszeczkę zostaliśmy zaskoczeni tym, że tak szybko Pan Prezydent wniósł pod obrady miasta swój projekt uchwały dotyczący rozszerzenia stref płatnego parkowania. I on jest niestety taki sam jak ten pierwszy, do którego odnosiliśmy się w tamtym roku, czyli wydziela tu fragment naszego półwsia. I tak naprawdę przypominamy tylko o tym, że podjęliśmy wcześniej już taką uchwałę. Mało tego, pojawił się ten paragraf 2, który dość zasadny i zbieżny nawet z oczekiwaniami części radnych miejskich, którzy wnioskują, aby w ogóle utworzyć spółkę, lub żeby to miejską lub spółkę zewnętrzną, która będzie zarządzała w sposób taki merytoryczny tymi strefami i w taki sposób, żeby też prowadziła program budowania takiej polityki parkingowej w mieście. Myślę, że jako dzielnica to będziemy chyba pierwszą dzielnicą, która tego typu tą część uchwały by podjęła. Inne dzielnice skoncentrowały się nad walką o rozszerzenie strefy jako takiej, o stworzenie strefy, czyli Podgórze. Grzegórzki podjęły kolejną uchwałę, dokładnie rozszerzenie o tą samą część co rok temu, tyle że uzasadniają to teraz bardzo właśnie tymi badaniami o zanieczyszczeniach powietrza. No i oczywiście do tego włączyła się też Krowodrza, aczkolwiek Krowodrza nie wnioskuje strefy płatnego parkowania, tylko strefę ograniczonego czasowo parkowania. Tutaj jeszcze dodam, że rozmawialiśmy na ten temat, czy to jest realne. No, prawdę powiedziawszy, nikt nie za bardzo sobie wyobrażają służby, Straż Miejska i Policja, w jaki sposób mieliby to egzekwować, bo o ile da się to egzekwować przy pojedynczym placu targowym,
bo jest to dość mały okręg. Tymczasem w całej dużej części dzielnicy pilnowanie, czy samochód stoi godzinę czy półtorej, a potem czy on przejechał metr dalej, czy nie przejechał i parkuje jakby ponownie, no bardzo trudna rzecz, bo sama koncepcja może nie głupia. No to tyle na razie. Kto z Państwa ma uwagi, pytania, rozgłosi się w kolejności. Krzysztof Parciak, Julia ma, potem Pan Marek. Chciałem sprostowanie może, żeby sprawdzona. Tam było przejęzyczenie, że w Polsce, jeżeli ktoś nie czytał tego, to słuchał, że chodziło tam, że ponoszenie tych opłat jest ciekawe, a nie podnoszenie. Przepraszam. Tylko tyle, taka dobra. Też, ale nie jest dobrze napisane. Jest napisane dobrze, tylko jeżeli ktoś to słucha, a nie ktoś tego czytał, dobrze było. Proszę, Krzysiu, Przy czym na wstępie chciałem zaznaczyć, że nie jestem absolutnym przeciwnikiem płatnego pakowania, tylko dostrzegam jeden problem, który polega na tym, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych pakowanie w strefie płatnego pakowania powinno się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach do tego. I jeżeli te miejsca będą wyznaczane, to obawiam się, że w stosunku do tych miejsc, które są faktycznie w tym momencie wykorzystywane, tych liczba miejsc rzeczywiście wyznaczonych dużo się zmniejszy. Czy na niektórych punktach, żeby to było zgodnie z przepisami, trzeba będzie na przykład pakowanie prostopadłe zastąpić pakowaniem równoległym. Czyli to, że teraz tam samochody pakują na zasadzie pewnego takiego czystego przyzwolenia, no trochę na granicy prawa, może trochę przekraczając to prawo, ale no jest taka przyjęta taktyka i obawiam się, że jeżeli by strefa została wprowadzona, przy tym podkreślam, że absolutnie nie mam takiej pewności, to jest tylko obawa, która chcą te uwędnicy, jakie tu sygnalizowali, może zostać zredukowana liczba miejsc parkingu do 20-30 zł. To tak się stało na Kazimierzu, no. Ta redukcja nastąpiła i moim zdaniem, w tym podkreślam, że nie jestem przekonany, czy tak będzie, aczkolwiek istnieje takie ryzyko. Chciałem w ogóle zgłosić poprawkę do projektu uchwały. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Wnioskuje się o to, aby ewentualna decyzja o wprowadzeniu strefy była poprzedzona analizą, w jakim zakresie zostaną wprowadzone ograniczenia w parkowaniu. W wykonaniu Rady Dzielnicy rozstrzyganie tak ważnej kwestii bez tych informacji jest zupełnie nierozprawne. W przypadku, jeśli zdecydowano o utworzeniu strefy, to powinna ona zajmować obszar, o który wnioskowała Rada Dzielnicy uchwałą i to z numer uchwały z dnia 10 lista, to jest stare punkty żywnieckie i tak dalej, jak ta treść uchwały, która tą zawód proponował. I w uzasadnieniu na początku dopisuje się następujące treści, zgodnie z ustawą o drogach publicznych pakowanych w strefie możliwe jest tylko w wyznaczonych obszarach. Jest w wielu miejscach, gdzie zwyczajowo jest dopuszczalny postój pojazdów, trochę na granicy prawa, jednak faktycznie nie jest to szkodliwe. Nie będzie można zgodnie z bardzo restrykcyjnymi przepisami wyznaczyć miejsc do parkowania. Również na niektórych ulicach trzeba będzie parkowany prostopadłe zastąpić równoległym, co również będzie skutkowało zniesieniem realnym liczby miejsc postojowych. Istnieje ryzyko, że wprowadzenie strefy można nawet oznaczyć redukcję liczby miejsc o około 20-30%. Jeszcze po czwotowki dwie uwagi do samego projektu uchwały. Ta teza, że pieniądze z poszerzenia strefy płatnego parkowania można przeznaczyć na budowę parkingu, jest lekko przesadzona, bo koszt ustawienia parkomatów, myślę, szczególnie, że to opłata będzie wynosiła 1,50 zł, czyli mniej niż w centrum, zamortyzuje się po jakichś 3-4 latach, więc to jest bardzo odległa perspektywa i pytanie, jakie to zyski będzie przynosiło, więc moim zdaniem ten argument za poszerzeniem strefy płatnego parkowania jest trochę średni i też co do jeszcze tej mojej poprawki, jeden z argumentów przemawiających jest za poszerzeniem, to jest ułatwienie dostępności osobom, które mieszkają przy ulicach objętych tą strefą, ale jeżeli by nastąpiła ta redukcja miejsc, no to wtedy jest to ryzyko, że faktyczne korzyści będą znikome, więc moim zdaniem podejmując decyzję o rozszerzeniu powinniśmy po prostu mieć takie informacje, Rada Miasta powinna mieć takie informacje. Pozwalam sobie odnieść w imieniu projektodawcy, czyli zarządu, przynajmniej do dwóch, trzech kwestii, które poruszył Krzysztof w poprawce i uwadze jak gdyby. Po pierwsze, właśnie to nas na Komisji Infrastruktury wczoraj Rady Miasta uderzyło, wszystkich radnych dzielnicowych oraz mam nadzieję tych miejskich, którzy głosowali za opinią pozytywną dla tego projektu Pana Prezydenta. Uderzyło nas to, że 15 lat, ostatnie badania wykonano de facto tego typu, o których Krzysztof mówi, na pomiędzy 2003 a 2006 rokiem. Od tamtej pory nikt nie wykonywał, a tak naprawdę takich badań, o których Krzysztof wnioskuje, nikt nigdy nie wykonywał, bo to dosyć jest oczywiste, że miejsce jest do parkowania mniej w momencie, kiedy się je wyznacza. Dla mnie całkowicie niedopuszczalnym jest
stawianie z kolei w uzasadnieniu, że choć na granicy prawa, to, to my byśmy się przywielili ostatecznie, żeby stawiano, bo ja się zaczynam obawiać, że to naraża nas na pewnego rodzaju śmieszność, bo w tym samym czasie przychodzą tu mieszkańcy z postulatami, którzy mają serdecznie dość źle zaparkowanych samochodów stojących na skwerach. Momencie, ja odpowiadam. Bo tu są kolejni zgłoszeni. To jakby, o tym się martwię się bardzo. Ja osobiście nie jestem za tym, żeby miasto w nieskończoność badało tę kwestię. Poza tym pamiętajmy o jednym, no, 15 lat słyszymy o tym, że będzie zbudowane systemy park and ride i nie są zbudowane. I nie wierzę w to, że zostaną przez następne 15 lat. A 160 tysięcy aut wjeżdża codziennie do miasta. To jest raz. I teraz o zyskach. To prawda, szanowni państwo. Ale my też nie piszemy, zwróćcie uwagę, że wnosi się do prezydenta, aby stworzyć ten mechanizm i procedury, w wyniku których tylko z nowych stref pieniądze mają być przeznaczone. A strefy dziś istniejące przyniosły w zeszłym roku zysk 12 milionów złotych. Więc mówimy o wszystkich pieniądzach, a nie o tylko o tych. Będę demontował za chwilę. No, ja według tego, co Wojtowicz powiedział wczoraj. Bazy 11 milionów. Proszę jeszcze lepiej. Bo parking za Poroną kosztuje niecałe 10 milionów, który będzie budowany. To, a park and ride, myślę, że można by zbudować spokojnie dwa ładne parkingi. Ale to jest jakby, pozwolę, ja osobiście będę państwa namawiał jako współtwórca projektu, projektodawca, o odrzucenie tej poprawki. Zróbcie państwo oczywiście sami, jak uważacie. Julia, proszę. Ja mam jedno pytanie właśnie paragrafu drugiego. Ostatnie zdanie, tam tym, że system park and ride oraz budowa parkingu w centrum miasta. W centrum miasta, czy rozumiemy naszą dzielnicę również jako centrum miasta? Tak, też. Dlatego pytam, bo niektórzy mogą uznać centrum miasta jako dzielnicę pierwszą. Nie. No, myślę, że to inaczej. Taki zapis jest bardzo ogólny i myślę, że zostawia on pole do popisu dla i tworzenia parkingów w różnych miejscach. Chodzi o to, żeby po park and ride z założenia ma być na obrzeżach miasta, tak? Mówiąc centrum, mamy na myśli w tym momencie wszystko, co będzie wewnątrz miasta w stosunku do systemu park and ride. Marek Goloka, potem chyba Andrzej, Ewa, przepraszam, była pierwsza, Andrzej i ja. Przyjemność, że odpowiem, ja byłem kierownikiem pracowni urbanistycznej dla Śródmieścia Krakowa 30 lat temu, to pół się było już w tym obszarze. Chciałem, ponieważ podejmując uchwałę w zeszłym roku na temat zakresu tego obszaru, jaki chcieliśmy zrobić, prawdopodobnie nie zauważyliśmy pewnej nieścisłości. Chciałem po prostu złożyć taką poprawę, która by to skorygowała. Mianowicie ustaliliśmy granicę na ulicy Kościuszki. Co oznacza, że Kościuszki wtedy nie wchodzi w zasadzie do strefy, tylko te uliczki od nas chodzą i cała ta po prostu do Wisły z drugiej strony dojazdowa nie wchodzi. Po prostu trzeba ustalić brzeg Wisły jako granicę z tamtej strony. Pozostałe rzeczy nie zmienia. Mogę przeczytać ewentualnie, bo zmieniłem, to nieszczęsne ten czas, bo cały tekst praktycznie i każde słowo jakoś inaczej to przedstawiać. Więc tak, też jest, po prostu dotyczy wyłącznie paragrafu pierwszego. Wnioskuje się, i cały paragraf chciałbym, żeby tak był w takim brzmieniu. Wnioskuje się o utrzymanie planowanego obszaru objętego płatnym parkowaniem, określonego precyzyjnie w stosunku do tekstu podjętej wcześniej uchwały numer 28/277/2012 Rady Dzielnicy z dnia 10 lipca 2012, czyli po uściśleniu obejmującego całe Puszcze Zwierzynieckie, czyli obszar między Krasińskiego Foszla, Królowej Jadwigi i brzegiem rzeki Wisły. Bardzo słusznie. Księcie Józefa Domusu, że nie proszę Ewa, była... Ja tylko drobny błąd wydaje mi się, że powinno być uporządkujemy sposób parkowania, czyli zapobiegniemy nieustającej degradacji skwerów i parków. Co spowoduje, a nie co powoduje również oszczędności finansowe. A to nie tylko środka można potraktować. To właśnie, żeby bo wychodzi na to, że degradacja wychodzi na to, że degradacja no to tylko rozumiem, że to było jako poprawkę taką wydarzenie. Ja tak patrzę, no dlatego mówię, ale zupełnie zmienia. Pani jako słuszna uwaga.
słuszna uwaga, jest bardzo słuszna. Jeszcze Andrzej i Kawranek, chociaż bardzo zgłaszali się już. Ale jeszcze w kolejności. No, to wie. Nie. Andrzej Kawranek, proszę. Po pierwsze, odnośnie poprawki pana Marka Golonki, w projekcie uchwały właśnie brzeg Wisły jest granicą strefy, także możemy taką poprawkę przyjąć. Niemniej jednak w projekcie uchwały Rady Miasta brzeg Wisły jest granicą strefy, nie ulica Kościuszki. Także i Dojazdowa, i Flisacka, i wszystkie te ulice. A ta poprawka jest ważna, bo my mamy w uchwale pierwszej Kościuszki mieliśmy napisane rok temu. Stąd ta poprawka się... Ja mówię, jak jest w uchwale Rady Miasta. Mówię, możemy ją przyjąć, możemy jej nie przyjmować. To jest raz. Dwa, wpływy z dotychczas istniejącej strefy. Wpływy, zaznaczam, nie zyski, z dotychczas istniejącej strefy to jest 17 milionów złotych rocznie. Projektowane wpływy z tak zwanych stref buforowych plus nowej strefy na Zabłoczu i Podwórzu to jest 12 milionów rocznie, czyli jeżeli uchwała w proponowanym kształcie by, tylko w proponowanym kształcie by przeszła, wpływy są na poziomie 29 milionów złotych rocznie i założenie jest, że w strefie buforowej te wpływy mają być, bilansować się na zero. To znaczy nie mają przynosić miastu zysku, ale nie mają również przynosić straty. Także ze strefy buforowej, w jakiej być może nasze PUPSie się znajdzie, zysków nie będzie i z tego budowy parkingów nie będzie. Chyba że Rada podejmie decyzję, a takie głosy też się pojawiają, żeby nie istniały strefy buforowe, tylko żeby były normalne strefy płatnego parkowania. W tym momencie, jak łatwo wyliczyć, te wpływy będą około dwa razy większe, dlatego bo opłaty w strefie buforowej są o 50% niższe niż w strefie normalnej, czy powiedzmy klasycznej. Teraz jeżeli odnosząc się do zmniejszenia liczby miejsc, zgadza się to, co Krzysztof powiedział, jest prawdą, to znaczy po utworzeniu stref zmniejsza się, jak do tej pory zmniejszało się w Krakowie miejsca postojowe w tym obszarze około 15%. Ale równocześnie wzrastała rotacja do około 30% samochodów na godzinę. Reasumując, miejsc parkingowych było więcej, mimo że było mniej miejsc, gdzie można zaparkować auto. Także jest prawdą, że ta ilość miejsc się zmniejsza, bo w strefie można parkować tylko i wyłącznie w wyznaczonych obszarach. Niemniej jednak ze względu na rotację tych samochodów ilość miejsc de facto wzrasta. Odnosząc się do tego, co Krzysztof apeluje w poprawce, to znaczy o przeprowadzenie badań. Nikt tych badań nie przeprowadził i w przewidywanej przyszłości nie przeprowadzi i zdajmy sobie z tego sprawę, a decyzja o rozszerzeniu strefy zapadnie najdalej za dwa tygodnie, a w najlepszym wypadku jutro, czyli jest bardzo prawdopodobne, że ta poprawka nawet nie trafi do rąk radnych i nikt o niej nie będzie wiedział. Bo obieg dokumentów w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnicy to jest około miesiąca i pan przewodniczący to może potwierdzić. Także dzisiaj podjęta uchwała na adresata trafia mniej więcej za miesiąc. To jest kolejna sprawa. Kolejna sprawa, że ja nie poprę żadnego aktu prawnego, w którym będą sformułowania mówiące o tym, że na granicy prawa albo bezprawnie, dlatego, bo jesteśmy tutaj od tego, żeby stanowić prawo, a nie namawiać do jego łamania. Także ja osobiście nie poprę żadnego aktu prawnego, w którym takie sformułowania będą. To mniej więcej tyle. Marcin, Jurek, potem Filip, potem Paweł. To są przygody. No, ale to ja takie mam bardziej pytanie do Andrzeja, bo jeżeli pamiętam to stanowisko, zasięgi było takie, że opłata o połowę jest obniżona tylko dla osób, które przyjeżdżają parkować, a nie dla mieszkańców. Tak, mam prośbę, tak, że gdyby wczoraj była dyskusja, jutro była dyskusja na ten temat, to miałbym prośbę. Abonament dla mieszkańców zarówno w klasycznej powiedzmy strefie parkowania, jak i w strefie buforowej wynosi 10 zł miesięcznie za pierwszy samochód, 10 zł miesięcznie za drugi samochód, trzeci samochód jest pełnopłatny, już nie pamiętam, to jest 350 zł, ale dwa pierwsze samochody są po 10 zł i ta opłata jest dokładnie taka sama w strefie klasycznej, jak i w strefie buforowej, z tym, że powtarzam, pojawia się coraz więcej głosów, że te strefy, znaczy może inaczej, ja wytłumaczę historię, skąd te strefy buforowe się wzięły, bo to była w dużej części moja zasługa, że te strefy buforowe powstały. Jakieś dwa lata temu na Komisji Infrastruktury, może półtorej roku temu, była przyjmowana
uchwała, która się nazywa, była opiniowana uchwała, która się nazywała polityka parkingowa miasta Krakowa w dużym skrócie. I w tej uchwale nie było ani słowa o rozszerzeniu strefy gdziekolwiek poza terenem, przepraszam, poza terenem dzielnicy 13 i poza terenem Zabłocia. Na mój wniosek komisja przyjęła, gdyby ta polityka parkingowa przeszła w tym kształcie, o którym mówię, to można byłoby zapomnieć o gdziekolwiek innym miejscu rozszerzeniu strefy, dlatego, bo po prostu argumentacja z IKIT-u byłaby taka, polityka niezgodna z polityką parkingową. I na mój wniosek, że tak powiem, Komisja Infrastruktury przyjęła wniosek do ZIKIT-u mówiący o tym, żeby uwzględnić również inne obszary z możliwością rozszerzenia strefy w przyszłości. I wtedy pojawiła się poprawka do tej polityki parkingowej, właśnie ustanawiająca strefy buforowe. Ponieważ zapis w polityce parkingowej jest taki, że te strefy powstają w odległości 500 do 700 bodajże metrów od dotychczas istniejących stref. Ponieważ był to na tamten czas jedyny sposób, żeby w ogóle kiedykolwiek była perspektywa rozszerzenia strefy na m.in. półwsie, bo nie tylko, no to wszyscy się z tym zapisem zgodzili. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy, i on został wpisany do polityki parkingowej, niemniej jednak na dzień dzisiejszy coraz więcej głosów się pojawia, że zamiast tworzyć strefę buforową, to trzeba utworzyć normalną strefę parkowania. Czy takie poprawki nie zostaną przez radnych złożone? Nie wiem, już to jest pierwsze czytanie uchwały. Po pierwszym czytaniu będzie czas na poprawki. Jakie te poprawki będą, to zobaczymy. Niemniej jednak, jeżeli obojętne, czy nasza uchwała, którą w tej chwili pan przewodniczący referował, przejdzie, czy nie, to ja tak czy siak złożę poprawkę do uchwały Rady Miasta mówiącą o tym, że objęte obojętne, czy strefą klasyczną, czy strefą buforową, bo dla mnie to jest tak naprawdę semantyka, chodzi o zapewnienie miejsc do parkowania dla było objęte tą strefą całe półwsie w granicach rzeka Wisła, brzeg Błoń, aleje Królowej i Królowej Radwigi na odcinku od Posza do Pętlina Salwatorzy. Taką poprawkę ja złożę. Jakie będą dalsze losy tej uchwały i co się z nią będzie dalej działo, ciężko jest powiedzieć. Dodam tylko tyle, że ostatnia uchwała rozszerzająca strefę na Kazimierz przeszła w poprzedniej kadencji jednym głosem. Tak były podzielone zdania wśród radnych miejskich i w tym wypadku zdania są również podzielone. Jakie będą losy tej uchwały, to nie. To ja mam prośbę jeszcze tylko, gdyby doszło do sytuacji, że jednak chciano wprowadzić tą strefę buforową, miałbym prośbę o poprawkę, która by tą redukcję opłaty o 50%. Tak, to zaznaczenie, czy mieszkaniec będzie płacił 5 czy 10 zł miesięcznie? Chodzi o zasady i równe traktowanie. W tym momencie mieszkaniec jest traktowany 50% gorzej. Ale mówmy o bezwzględnych kwotach. 5 i 10 zł. W kwocie o 60 zł rocznie. Dla niektórych to jest dużo, dla niektórych mało, ale jest. Znaczy, moim zdaniem nie do przyjęcia, że ktoś, kto przyjeżdża zaparkować na naszej dzielnicy, płaci mniej, jest lepiej w cudzysłowie traktowany niż ten, który tutaj nie do końca zgadzam, ale załóżmy. No tak jest, no, tak jest. Druga rzecz to wyłączenie z tej strefy, tak jest zresztą w tym projekcie z IKIT-u, parkingu przy ogródku na Poszach, który w tym projekcie aktualnie jest wyłączony. I moim zdaniem należałoby utrzymać wyłączenie. Parking przy Nafosza w ogóle w projekcie z IKIT-u nie ma strefy. No nie ma, jest wyłączona już strefy. Nie, ale ona się kończy na Krasińskiego. W projekcie z IKIT-u w ogóle strefa nie dochodzi do tego parkingu. Wiem, no dlatego mówię, że jest tak wyłączony, ale przy tym projekcie naszym można by to zinterpretować w ten sposób, że zostanie włączony, co byłoby myślę. Czy parking jest tego, co ja wiem, z mocy prawa są wyłączane ze stref płatnego parkowania, ale sprawdzę. I druga rzecz to jest też, żeby było dopuszczone parkowanie, czy strefa nie obowiązywałaby na alei 3 maja, ponieważ no, osoby, które korzystają... Aleja 3 maja nie obejmuje tego obszaru. No tak, ale jeżeli będzie obejmowała propozycję dzielnicy 5 i będzie... No, propozycja, to jest odpowiedź, Marcin. Propozycja jest taka, że nie obejmuje 3 maja strefa parkowania. Nie obejmuje. Tak. I dzielnica piąta nie będzie... Dzielnica piąta w ogóle nie wnioskuje strefy płatnego parkowania, to jest strefa ograniczonego postoju. Natomiast jeżeli nawet zostanie uwzględnione jako strefa płatnego parkowania, to jest to maksymalnie, gdzie mogą wysięgnąć na 3 maja, to jest do skrętu tutaj za Żaczkiem, dobrze mówię? Nie, tak. A potem już nie będzie na pewno, ponieważ
uwzględnienie w planu żadnej wersji strefa dalej. Znaczy ja tak naturalnie nie zamierzam się zajmować żadnym innym obszarem, jeżeli chodzi o strefę poza półksiem zwierzynieckim, bo uważam, że akurat w tej sytuacji taka jest moja rola. Jest to tak blisko, ja jestem zwolennikiem, w przeciwieństwie do Marcina, podniesienia opłaty dla mieszkańców ze złote 50 na co najmniej 2. Mieszkańcy płacą 10 zł. Dla mieszkańców przyjeżdżających tutaj do 2 zł. W związku z tym mieszkańcom tu mieszkającym ja mi się wydaje, że już nie będziemy dzielić czy 10 zł, czy 6 zł, czy 7. Zważywszy, że strefa buforowa musi mieć cenę regulowaną, ponieważ w myśl chociażby tego, co tu piszemy w projekcie uchwały, warto zadbać, żeby był zysk z tej strefy, po to, żeby w przyszłości budować parkingi w systemie Parking, Like i tak dalej. Na razie proszę, Jurek chciał, potem Paweł. Ja bym się chciał odnieść do tego, co Krzyś się namęczył na tej poprawce. Prawda niestety jest taka, że jak się teraz jedzie do strefy parkowania, to jest bez problemu, jak się parkuje. A na Salwatorze siedzi pół godziny, się nie jest w stanie zaparkować. I Krzysiu, no po co te wywozy, jak no, to musi być, po prostu mógłby się. Pan Łukajasz, proszę. Ja jestem się ciekaw, skąd Andrzeju masz takie wyliczenia, że co się zmniejsza 15% tutaj. No, wyliczenia ogólnie dostępne w Wikicie, można, każdy się może zmienić. Znaczy nie wiem, bo wiem, tak było spotkanie tutaj właśnie konsultacyjne z tego parkowania, to po tym spotkaniu, podczas rozmowy z panią z Wikitu, zapytań. To ja mam takie wyliczenia. Dyrektora tej rzeczy. Pytasz skąd, no to no to nie, bo ja byłem ciekaw, ona powiedziała, że nie ma takich wyliczeń, ale wie, że na Kazimierzu się zmniejszyło o 30%. Więc jeżeli ma ten 30%. No dobrze, tylko zdanie, chciałem dokończyć. Ale nie ma dokończyć, tylko że Andrzej już na to nie odpowie. No ale ja mogę dokończyć. Tak, więc dobrze. Ja właśnie po tych jej słowach zrobię sobie taki rekonesans u mnie w okolicy i o ile by się zmniejszyła taka ilość miejsc parkingowych, z moich wyliczeń wyszłoby, że około 40%. Bo na przykład ulica Stachowicza całej Nasonady odeszła, ulica Ulickiego całej Nasonady odeszła, na innych ulicach by to odchodziłoby po około 1/4 miejsc parkingowych, więc nie wiem skąd takie lekkie wyliczenia 15%. I moim zdaniem lekko licząc, tutaj na pół zwierzęcia 40% by miejsc odeszło. To znaczy, jeżeli chodzi o cyfry 15%, to jest to informacja od dyrektora ZIKIT-u, to jest raz. Skąd pani, o której mówisz, mówiła o 30%, że jeżeli nie ma wyliczeń, co sam, że tak powiem, przed chwilą byłeś łaskaw stwierdzić, to nie wiem. Że nie ma wyliczeń, jakie mogą być, ale jakie są, na Kazimierzu to już mają. To z tego co powtarzam, z tego co się dowiedziałem od dyrektora ZIKIT-u, we wprowadzonych do tej pory w Krakowie strefach, czyli zarówno na Kazimierzu, jak i na tak zwanym szeroko rozumianym Starym Mieście, ilość miejsc parkingowych, czy ilość miejsc, gdzie można było zaparkować. Bo to nie były miejsca parkingowe, bo ludzie stawali po prostu nielegalnie. Po prostu nielegalnie zmniejszyła się średnio o około 15%. Średnio to oznacza faktycznie to, że w jednym obszarze mogło zmaleć o 5, a w drugim o 30 i średnia w tym momencie 7. Dobrze, szanowni państwo, na pewno tego nie rozwiążemy. Ja się chcę uczyć do sobą, to nie zabieramy głosu. Mogę czy pan Andrzej Budziak, Kuba Markowski, Ewa, Filip, Łukasz, Krzysiek chce drugi raz. Ja myślę, że powoli kończmy, bo dał odpadnie na wniosek o zakończenie dyskusji. Proszę pana. To jest wniosek, tak? Szanowni państwo, pan wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Chcę powiedzieć, no to proszę bardzo, bardzo chętnie udzielę ci teraz poprowadzić, jak chcesz, ale jak nie powiem, to nie zaradzę. W związku z tym wyczerpujemy listę i wszyscy powiedzą, to nikt nie mówił. My nie dopuszczamy pana Andrzeja. Przepraszam bardzo, ale pan wniosek formalny nie o zamknięcie listy mówców, tylko o zakończenie dyskusji. Także z punktu widzenia... Panie Andrzeju, wniosek formalny skoreguje swój wniosek, albo lista mówców powinna zostać zamknięta. Moment. Zgodnie ze statutem nie powinna poczekać listy mówców. O przerwanie dyskusji. Albo zamknięcie listy mówców. Wniosek o przerwanie dyskusji. Może, a nie dyskusji mówców. Głos za.
Głosiem pana Andrzeja. Głos przeciw. Ja głos przeciw, dlatego że to jest tak ważna sprawa, która ma gigantyczne zaoczyszczenie. To jest jedna z najważniejszych spraw, o której rozmawialiśmy w ostatnich latach i warto poświęcić 10 minut, żeby ją solidnie przedyskutować. Kto z państwa jest za przerwaniem dyskusji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto się wstrzymał? Dyskusji nie przerwaliśmy. Proszę bardzo, dyskusji następny był Ewa dokładnie. Ja chciałam zapytać pana Andrzeja, jaki jest stosunek wpływów do zysku? W przypadku tak zwanych starych stref parkowania, mówię z pamięci, koszty były bodajże 7 milionów czy 7 milionów z duszami, a wpływy były 17 milionów. A co się na to składa? Co się składa na koszty? W tym momencie nie potrafię odpowiedzieć. Ja wstyd, można ogólnie powiedzieć. Ogólnie to jest na pewno kwestia obsługi bankomatów, na pewno nie wiem, ustawienie tych bankomatów, kontrola, odśnieżanie i tak dalej, ale mówię, no nie potrafię szczegółowo w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie. Szanowni Państwo, próbuję odpowiedzieć, czyli na podstawie wyliczeń radnego, który złożył takie prezentacje. Jeżeli przy złoty 50 bilansuje się strefa na zero, to można domniemywać, że przy 3 zł powinna mniej więcej zarobić to, co jest kosztem, tak? Czyli 50% zysku, czyli w kwocie 3 zł. Dlatego ja powiedziałem, że powinniśmy upoważnić naszego radnego, żeby w przyszłości, składając poprawki w Radzie Miasta, złożył, że w strefie buforowej, może nie od razu na 3 zł, jeżeli boimy się tego, bo strefa buforowa mogłaby być rozróżniona, ale na przykład 2 zł. To tyle. Proszę bardzo, Filip, potem Łukasz, potem Krzysiek. Ja chciałem zapytać o taką rzecz. Tutaj mamy ograniczenie uprawnień Fosza i Królowej Jadwigi. Czy na pewno chcemy tą drugą stronę Rudawy? Tutaj mam głównie do Marka Sikory pytanie. Również włączyć do strony. Słuchaj, w momencie, gdy zrobimy do Rudawy do CP, jedynym miejscem dojazdu do pętli tam mają te siatki jest Królowej Jadwigi, prawda? Wszystko, które będzie, ludzie, którzy nie będą chcieli parkować w strefie, mogą zostawić tu jadwigiem i tam nie będzie miejsca. No i to wiesz, że jest mało miejsca. Tam już w momencie jest ciężko nie zaparkować, no, to jest wyjątkowa sytuacja faktycznie ze względu na pętlę, to prawda. Ale co masz chyba, że się nie broni sławy? To jest łatwe, prawda? Ale jeżeli to broni sławy, to już dojazd jest gorszy niż dojazd do pętli od strony Wolicowskiej, jedyną drogą jest tu wiadwigi, prawda? Czyli każdy gdzieś oprosi na tramwaj i pojedzie w Królowej Jadwigi. Ci, którzy teraz jadą w Królowej Jadwigi, gdzie jest maksymalny ruch w godzinach szczytu, skręcają w stronę Kościuszki, to zaczynają się na Królowej Jadwigi. A przypomnijcie mi, jest lewo skręt wcięcia RDF-a w górę Świętej Bronisławy, chyba lewo skręt, nie wyczuwamy. Każdy, kto będzie chciał zaparkować na Świętej Bronisławy, będzie musiał przyjechać albo właśnie z Królowej Jadwigi, albo jadąc z zewnątrz, gdzieś zawracać. To jest dużym utrudnieniem, bądźmy szczerzy. No. Jest tam specyfika. Natomiast to, czy przejdzie Królowej Jadwigi, czy wyznaczą na Rudawie, no to ja myślę, że już zupełnie będzie od nas niezależne. My niejako trochę na wyrost chyba wnioskujemy dalej przez Królowej Jadwigi. Mogę rozwinąć? Proszę. Właściwie powiem, że się długo zastanawiałem i nadal się zastanawiam, czy składać poprawkę do Rudawy, która jest generalnie łatwiejszą do przegłosowania, dlatego bo Rudawa jest granicą naturalną, powiedzmy, a taką zasadę też się niepisaną przyjmuje, że sprawa powinna się kończyć na granicach naturalnych typu brzegi rzek, czy powiedzmy, czy to brzegowe, czy obszary zielone, czy właśnie składać do łącznie z ulicą Królowej Jadwigi na tym odcinku między Piastowską a Pętlą na Salwatorze. Uczciwie powiem, że jeszcze nie podjąłem decyzji. No wiadomo, na którym odcinku. Uczciwie powiem, że jeszcze nie podjąłem decyzji i czekam na argumenty i za, i przeciw, bo się poważnie nad tym zastanawiam. Dlaczego? Dlatego, bo brzeg Rudawy będzie z moich obserwacji wynika łatwiejszy do przeforsowania. A jak dzielnica piąta mówić, nie? Dzielnica piąta nie wnioskuje o strefę, dzielnica piąta nie pamiętam. Ale ona się kończy. A Marek chce odpowiedzieć, bo pewnie chce. Nie, no to chyba tak. W tym momencie już na Królowej Jadwigi jest ciężko parkować. Marek, ja te argumenty znam. Tylko, że po prostu, no i w sumie nie wiem, czy
Słuchajcie, czy może wiecie do zagrożenia? Będą zadowoleni. Dobrze, szanowni państwo, ja myślę, że tak, to, że dzielnica złoży w swojej uchwale królowej Jadwigi, nic nas nie kosztuje, a to, co zrobi radny miejski jutro, to za to rozliczymy na następnej sesji. Natomiast, a to, co zrobi w ogóle Rada Miasta z jego poprawką i w ogóle z całym projektem uchwały, to jest jeszcze osobny temat. Będzie na pewno wniosek o odrzucenie tej uchwały w pierwszym czytaniu. Ja osobiście w naszej uchwale otrzymałbym królowej Jadwigi, nie ukrywam. Łukasz, proszę. Paweł, oczywiście, ale chciałbym to również zauważyć, że nikt państwu, prawda, za 10 zł miesięcznie nie odśnieży chodnika przed ramizą. A teraz, jak będzie strefa, to przynajmniej będzie to równo miasto. Więc jest to jakaś korzyść dla mieszkańców, oprócz tego, że będą płacić te 10 zł. Ja osobiście uważam, czemu nie. Dobrze. Krzysiek chciał, tak? Proszę. Pierwsze sprostowanie, ja absolutnie nie nawołuję do łamania prawa, dlatego jest napisane, że trochę na granicy prawa, bo wiem, że potem nie zawsze zapis literalny jest prawem, też na prawo się składają na przykład w wypadku prawa karnego, kontraty trzeciej okoliczności włączające odpowiedzialność karną, tych okoliczności jest wiele, więc prawo to nie jest nie tylko literalny zapis, ale trochę dłuższy kontekst. I ja. Czyli się kończmy. Podkreślam, że absolutnie nie jest łamanie prawa. Nie ma czegoś takiego jak parkowanie na granicy prawa, ale parkowanie zgodnie z prawem albo przeciw. No mogę, jeszcze mam pytanie co do dochodów ze strefy. Interesują mnie, jakie są dochody w skali Mango, czyli w cyklu rocznym, ale to się nie na amortyzacji parkomatów i uwzględnienie wszystkim kosztami, które trzeba było na początku dochodu strefy. Jakie są całkowite koszty strefy, bilans do tej pory? Dobrze, szanowni państwo, zmierzamy do porządku. Zaczynają pytania niezwiązane z projektem uchwały. 17 milionów, jeszcze raz, bo może nie w cyklu rocznym, rocznie 17 od początku. No. Hej, cicho! Powiedzcie sobie, że ta strefa obowiązuje. No nie wiem, gdy w tym momencie jest zrobione, ale ja powstawałem na zaproszenie, jak teraz mówię. Odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Ja proszę pana radnego, że nie udzielanie odpowiedzi na to pytanie. Proszę, żeby Krzysztof skończył, co pan. Już tylko kwestia tych ustaw. Chciałem zmodyfikować poprawkę w taki sposób, żeby była zgodna z poprawką Marka Golonki, czyli że dalej po 10 po słowie 10 lipca tekst zgodny z poprawką Marka Golonki. Przepraszam, moment. Twoja poprawka jest dalej idąca i będzie pierwsza głosowana, więc nie możesz się odnieść do poprawki Marka Golonki. No, szanowni państwo. No mogę to wypisać, jeżeli chcę. Trzymajmy się, twoja poprawka jest daleko idąca, Marka jest dużo mniej dalej idąca. Złożymy ich poza tym też pierwszy, więc nawet gdyby były równoległe, twoja będzie pierwsza procedura. Teraz się masz odnieść do Marka poprawki i co zakłada się, przejdzie czy nie przejdzie? Co założyłeś? To mogę potem tekst dopisać po sesji, ale odpowiedź będzie ten... Nie ma takiej poprawka jest złożona pana Marka i ty nas złożysz poprawę ze pana Marka. Przepraszam bardzo. Krzysztof, najczęściej od ciebie mamy uwagi proceduralne. Sam zaczynasz łamać wszystkie procedury, czy jest poprawka. Jest to jednoznaczne określenie, jak brzmi poprawka, więc muszę wiedzieć, jak brzmi poprawka. Proszę cię, czytaj poprawkę, zaraz będziemy rozmawiać. Szanowni państwo, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w odniesieniu do projektu uchwały? Ja wniosek o Marek. Wszyscy chcą. To już jest. Już Marek złożył wniosek formalny, kolejno przerwanie dyskusji. Z punktu widzenia formalnego, co prawda nie jestem na 100%. Tak jest, nie powinno się drugi raz złożyć drugi raz takiego samego wniosku, który już został tak głosowany. To było... No może zamknąć listę głosów. Ale szanowni państwo, ale w związku z taką sprawą nie może złożyć. Tak jest. Szanowni państwo, nie ma już, rozumiem, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos, proszę i minutę i kończymy, proszę. 30 sekund, co prawda nie można tego zrobić z punktu widzenia formalnego, ale chyba wszyscy już powiedzieli, co mi powiedzieć. Myślę, że tak. Po co Julię się odzywa? Proszę bardzo. Halo, przepraszam bardzo.
Proszę Krzysztof o odczytanie poprawki, którą będziemy głosować. Okej. Proszę słuchać, bo głosujemy poprawkę autorstwa Krzysztofa. Paragraf pierwszy, wnioskuje się o to, żeby ewentualna decyzja o wprowadzeniu strefy była poprzedzona analizą, w jakim zakresie zostaną wprowadzone ograniczenia w parkowaniu. Przekonanie Rady Dzielnicy rozstrzyganie tak ważnej kwestii bez tych informacji jest zupełnie nieroztropne. W przypadku, jeśli by decydowano o utworzeniu strefy, to powinna ona obejmować ofertę, o której wnioskowała Rada Dzielnicy z uchwałą, to numer uchwały z 10 lipca oraz dodatkowo powinno się poprawić ten ofert do granic Wisły. Dobrze. I dalej. W uzasadnieniu na początku dopisuje się następujący tekst. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych parkowanie w strefie możliwej jest tylko w wyznaczonych obszarach. Niestety w wielu miejscach, gdzie zbytowo jest dopuszczalny postój pojazdów, trochę na granicy prawa, jednak faktycznie jest to szkodliwe, nie będzie mogli zgodnie z bardzo restrykcyjnymi przepisami wyznaczyć miejsc do parkowania. Również w niektórych ulicach trzeba będzie parkowanie prostopadłe wyznaczyć do reguły. Co również będzie skutkowało zmniejszeniem realnej liczby miejsc postojowych. Istnieje ryzyko wyprowadzenia strefy mogą oznaczać redukcję ich to około 20-30%. Skreśla się pierwszy akapit w pierwszym zdaniu dotychczasowego tekstu. Ale tekstu... Pierwszy zdanie pierwszego akapitu w dotychczasowym projekcie uchwały. Ale uzasadnienie? Uzasadnienie. Tak. Jeszcze Krzysztof chce w tym uzasadnieniu projektu autorstwa zarządu pierwsze zdanie skreślić. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem poprawki autorstwa Krzysztofa Tarciaka? Jeden. Dwa, trzy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4. Szanowni Państwo, poprawka została odrzucona. Głosujemy poprawkę autorstwa Marka Golonki. Brzmi tak. Zmienia się treść paragrafu 1 w całości na wnioskuje się utrzymanie planowanego obszaru objętego płatnym parkowaniem określonego precyzyjnie w stosunku do tekstu podjętej wcześniej uchwały, czyli po uściśleniu obejmującego całe Półprzez Dyrzymieckie, czyli obszar pomiędzy Aleją Krasińskiego, Fosza Królowej Jadwigi i brzegiem rzeki Wisły. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Poprawka autorstwa Marka Golonki przeszła i teraz głosujemy uchwałę wraz z tą poprawką. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu wraz z poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przeszli się krótką uchwałę, ale ja tutaj Państwu powiem, czasami warto dyskutować na takie tematy, ponieważ te uchwały bardzo długo później bardzo wpływają na nasze życie. Bardzo to ujęcie. Szanowni Państwo, drugi...